Tytuł polskiej marki turystycznej już posiadają, teraz trzeba przyciągnąć turystów. A w tym mają pomóc m.in. produkty, które powstały w ramach projektu Śląsk Cieszyński bez granic. Dziś, 20 września w Dolnej Łomnej, a dokładnie w Centrum Przyrody Ursus, miało miejsce podsumowanie tego zadania. Projekt zawierał sobie kilka działań. Przede wszystkim stworzyliśmy portal turystyczny dla Śląska Cieszyńskiego, gdzie chcemy zebrać taką pełną informację o produktach turystycznych w naszym regionie. Oczywiście on jeszcze jest budowany i on będzie pewnie jeszcze budowany przez jakiś czas, ale będzie funkcjonował od 30 września, będzie już dla wszystkich dostępny. Zostały opracowane mapy ulotki tematyczne, zaktualizowane, bo to jest też w pewnym stopniu kontynuacja projektu Śląsk Cieszyński dla wszystkich, który realizowaliśmy w 2015 roku, a teraz jakby pogłębiamy te działania. Został stworzony spot promocyjny, który dzisiaj będzie miał też swoją premierę. On również dotyczy całego Śląska Cieszyńskiego, ponieważ te działania chcemy skierować do całego regionu, czyli polską i czeską część Śląska Cieszyńskiego promujemy jako całość i pokazujemy turystom, że Śląsk Cieszyński jest bez granic właśnie, że ta granica, która tutaj teoretycznie jeszcze jest, to w praktyce już właściwie jej nie ma. Spot oraz portal będą dostępne od października. Projekt realizuje Starostwo Powiatowe w Cieszynie wspólnie z Regionalną Radą Rozwoju i Współpracy w Trzyńcu. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.